Christmas in the morning. Dobra, siemanko, panie i panowie. Co my tutaj dzisiaj mamy na rynku krypto? Wczoraj widzieliście, co się działo. Były takie piękne spadeczki. Cyk. No ale dzisiaj od rana, panowie, no pompujemy. To nie jest jakieś wielkie pompowanie. Zobaczmy sobie tutaj na CoinMarketCap. Na CoinGecko w tym wypadku akurat. A dobra, może być CoinMarketCap. Dobra, jesteśmy. I co to nam się dzisiaj wydarzyło, panowie? 24 godziny ostatnie. Bitcoin lekko na plusie, ale wczoraj zobaczcie, co tu było na Bitcoinie. No kurde, to jest godzinowy wykres. Tu taka krecha. Wczoraj Bitcoinik był na 57 100. No i od tego dołka, kto go tu złapał, tak, to jest na plusie 2%. O. Co to mi jest, to 2%? Cóż to 2%? 2%, panowie, to jest nic i panie. Ale dobra. Popatrzmy sobie na ostatnie 7-dniowe zwroty z inwestycji. Bitcoin 8% na minusie przez tydzień. Ethereum 8% na minusie. BNB 8% na minusie. Solanzo prawie 18% na minusie. Może trzeba troszkę kupić. Nie wiem. Ripple 7% na minusie. Dogecoin 10%. Tron 6%. Ton 7%. Cardano. A, tu było Solanzo, a tu jest Cardano. Cardano 11% na minusie, ale dzisiaj... Powiem wam, przed chwileczką tak Cardano zaczęło też trochę, pompuje coś, nie, to też 2%, tak wszystko, dobra, tak mi się tylko wydawało na wykresie. Zobaczymy, Chainlink 13% w tydzień stracił, Polkadot, tak, o, NIR Protocol 20% stracił, o, to może być dobre, i Matic, może byśmy go kupili. Nie, no panowie, teraz, zobaczcie, powiem wam tak, o, czekajcie. Powiem wam tylko jedną rzecz. O, tu widać, co nie? Czekajcie, powiększę się trochę. Powiem wam jedną rzecz. Kryptowaluty. No i czemu tak to powoli się rusza? Nie, to teraz widać, jak się ruszało. Dobra, już normalnie? Normalnie. Powiem wam, kryptowaluty to nie jest zabawa dla małych chłopców. To jest poważna gra. Większość z nas odpadnie z tego rynku, bo nie wytrzyma tej presji. Zapalmy jakieś światło. Nie wytrzyma tej presji, no bo zobaczcie, co się dzieje od pół roku. Kursy spadają, Bitcoin wiadomo, no trochę spadł tam, nie 20%, tak, mniej więcej, to nie jest aż tak dużo, ale jak popatrzysz na altcoiny i trzymamy altcoiny, ty trzymasz altcoiny, ja trzymam altcoiny, no to jest 50% do tyłu, było fajnie, rok temu kupywaliśmy, urosło nam kilkukrotnie, a teraz znowu się zepsuło i to jest taka gra, która wykończy większość osób i dopiero potem będzie pompowanko i ta nieliczna grupa, która zostanie, może zarobić. I oczywiście jest też taki scenariusz, że może nie da zarobić nikomu już w tym cyklu, tak? Dużo takich teraz się opinii pojawia, jak już długo to spadki trwają, że szczyt hossy już mieliśmy, 74 tysiące na Bitcoinie, altcoiny tam zrobiły od dołka kilka x-ów i już teraz idziemy znowu w dół, bo w gospodarce Stanów Zjednoczonych jest źle, bo to. I co na przykład jeszcze jest wkurzające? Patrzcie, popatrzymy sobie na giełdę amerykańską, normalny na przykład, no giełdę amerykańską, dobra. Tam jakiś tam Nasdaq, dobra, S&P akurat włącza, ale dobra. I zobaczmy, tu mamy tu wykres, aha, dobra, znowu ja jestem tu pokazany, a nie widać, co tam się dzieje, dobra. Tu mamy wykres pięcioletni, no zobaczcie, dobra, roczny, patrz, na rocznym, no patrzcie, ile jesteśmy, no, normalnie sobie giełda rośnie, wiadomo, na giełdzie nie ma takich stóp zwrotu jak 25% w roku, ale to jest, giełda rośnie, tak. Giełda rośnie, a rynek krypto spada, tak? Wejdziemy teraz sobie na rynek krypto, tak, tutaj ostatnie pół roku, znaczy nie, no widzicie, no i znowu można kurwa na dwa sposoby gadać. No jak rynek spada? Patrz, w rok czasu to myśmy zrobili, czekaj, mamy april, dobra, January, dobra, w rok czasu, nie, no kurde, to był 23, dobra, 23 musimy iść, co ja gadam. Teraz mamy, dobra, o, w rok czasu, rok temu tu byliśmy, w rok czasu jesteśmy na plusie na Bitcoinie samym 118%, 100%, czyli nie. No i zobacz, widzisz, i powiedziałbym teraz głupotę. I wy też możecie pomyśleć, że jesteście, że rynek spada, że jest źle, no ale patrz, w rok czasu giełda urosła o 25%, a w rok czasu Bitcoin urósł o 100%, drugie tyle. I ma potencjał z tej formacji bull flag, ma potencjał na zrobienie jeszcze od dzisiejszego punktu jeszcze razy dwa. A może razy trzy, no nie wiem, prawda? Już nie mówię o altcoinach, jak to się wszystko ruszy, to patrzcie, altcoiny, chłopaki, altcoiny mają małą kapitalizację, co nie? Jak takie altcoiny się ruszą, jak Bitcoin ruszy
i zaczną ludzie wyciągać zyski z Bitcoina i wsadzać w altcoiny. Patrzcie, taki Bitcoin ma bilion, 1 bilion, czyli 1000 miliardów kapitalizacji. Wszystkie Bitcoiny są warte 1000 miliardów. A na przykład takie jakieś Ripple jest tylko 30 miliardów. 1000, patrz, to jest tylko 30, a tam 1000, to razy 30 taki Ripple, co nie? Do tego ma. Potem już nie mówię dalej, Cardano, 10 miliardów, 12 miliardów, to jest 10 miliardów, to 100 razy mniej niż Bitcoin. Już nie mówię dalej, patrzcie, na przykład taki Fetch AI, o, który ja lubię, to ma 3 miliardy kapitalizacji, no kurde. Czy jakieś tam, no sami wiecie, prawda, to już mają po miliard, o. Algorand, miliard, o, Algorand, dobry projekt. O, i też teraz ważna kwestia, którą trzeba poruszyć, rozmawiałem ostatnio z jednym kolegą. Tak o, patrzcie, co się dzieje. Są projekty, które naprawdę są zajebiste. Nawet teraz, o, patrzcie, nawet teraz na Cardano mieliśmy hardforka i Cardano, dobra, czekajcie, to jeszcze ten. Cardano miał hardforka i teraz Cardano już jest zarządzane przez użytkowników, przez posiadaczy tokenów, którzy je tam stakeują, mogą głosować. Już nie ma już centralizacji. Cardano teraz głosują wszyscy i to jest teraz największa sieć taka zdecentralizowana. Jeszcze jest Polkadot i jest Tezos, ale one są mniejsze, prawda, kapitalizacją. Czyli Cardano jest największą zdecentralizowaną teraz siecią, taką layer one, o, layer one, tak? Tak mówią, tak piszą i to jest super krok milowy do tego. O, Charles Hoskinson, który też jest twórcą Ethereum, był w zespole, który tworzył Ethereum. I teraz Cardano jest super taki milestone taki, co nie? Czyli taki krok milowy w przyszłość jest naprawdę super chainem, tak mówią, prawda? Ale co z tego, że to jest super chain, że tam ma super jakieś tam, wiesz, właściwości, jak to nie jest popularne? Jak ludzie, kurwa, debile, co robią? Kupują memcoiny. Wiecie, ile jest dziennie tworzonych memcoinów? 24 ostatnie godziny zostało stworzonych 4000... Dobra, jestem. 4400 memcoinów. Nowych coinów zostało stworzonych. I tak codziennie, wyobraź sobie, że 1000 coinów jest codziennie, jakichś memcoinów tworzonych. No i co my robimy? My, mówię tak ogół, większość, będziemy wchodzili w takie właśnie różne, o, tu PP Fork, tu SRORK, tu jakiś KelpDAO, 00 Token, Audius, Slothana, no i takie różne rzeczy. I my w to wchodzimy, tam przepalamy kasę, bo wyobraźcie sobie, że niektórzy z Was mogą myśleć, że memcoiny są fajne, bo tam chodzi o społeczność. Tak, my tu mamy społeczność, my tu jesteśmy niezależni, tak, my tu tylko od nas wszystko zależy. To tak nie jest. Panowie i panie, kto tworzy memcoiny, ten robi to po to, żeby tylko wyciągnąć kasę od Was. Wiecie, co teraz jest zrobione? Jak się tworzy teraz memcoiny, to już automaty tworzą te memcoiny. Programista programuje, potem automat to tworzy tego memcoina i programista programuje jeszcze coś takiego, twórca takiego memcoina. Po co on to robi? Dla kasy, nie dla ideologii. On to robi dla pieniędzy, żeby wyciągnąć od Was kasę i spierdolić. No i słuchaj, on robi coś takiego, że ten memcoin pojawia się na takich platformach, na przykład jak Moralis Money, pojawia się, że on jest trading, tak? Trending, że on jest super, że nagle się pojawia, że ty widzisz on-chain, że tego memcoina pan znowu nie pokazuje, no bo to kurwa znika, no. Ten pokazuje tutaj, że on jest super, że na przykład 1000 osób go teraz kupiło, że coraz więcej go kupuje, tylko kupują, a to wszystko automat robi. I ty się podjarasz, mówisz to innym ludziom, na przykład ja się podjaram, mówię to innym ludziom, wszyscy to kupują. I nagle ten twórca tego memcoina, jak już cena tam, ludzie nakupują, wsadzą na przykład tam 5 milionów dolarów, to on robi, kurwa, klik, sell, sprzedaj, drrr, albo wyciąga płynność z puli tam na giełdzie centralizowanej. I co? I wszyscy zostajemy, i pieniądze, które mógłbyś zainwestować sobie w przykładowe Cardano, Ripple, Bitcoina, Ethereum, co tam chcesz, Polkadot, to czy jakiegoś sztuczną inteligencję, Fetch AI na przykład, NIR Protocol na przykład, Chaining na przykład, to one idą tam, one wsadziłeś 5000 dolarów, straciłeś, następny wsadził 5000, następny. I tak znowu. I znowu kolejna będzie pompka, bo ja widzę na przykład, co ludzie robią na grupach. Są grupy takie, tam ludzie nie gadają o poważnych, takich, wiesz, że ludzie tam chcą szybko zarobić. Każdy chce szybko zarobić. Albo chce mieć stały przychód pasywny, to ja też, to ja byłem, to moje doświadczenie ostatnie 8 lat, tak? Wsadzałem kasę wszędzie w jakieś coiny, w różne rzeczy, gdzie będzie mi dawało 3% miesięcznie, albo 5% miesięcznie, albo 10% miesięcznie. I potem fajnie było, ale na końcu wszystko się zawsze rozpierdalało. I w ten sposób straciłem właśnie te dziesiątki bitcoinów, tak? Czy tysiące Ethereum, bo tam wszystko wsadzałem. No kurde. Panowie, jeszcze w 2020 roku, czyli 2 lata temu, miałem na jakichś tych farmingach, stakingach, miałem 500 tysięcy dolarów. I wiecie, co się stało z tymi 500 tysiącami dolarów?
w ciągu potem następnego roku, one spadły, nie wiem, do 5 tysięcy, do zera. Rozumiesz to? Pół miliona dolarów miałem, mogłem to kurwa kupić chociaż za to bitcoina i to trzymać. To nie, kurwa, jakieś takie właśnie, o macie tu wasze kurwa memcoiny pierdolone, no i tyle. No ale zobacz, z drugiej strony, i teraz z drugiej strony właśnie, z drugiej strony jest coś takiego, że, czekajcie, gdzie tu są memcoiny? O, tu właśnie, memcoiny, tak, o właśnie. Dobra. I te memcoiny po prostu są popularne i ludzie tam wsadzają kasę, no i tyle, no i tam się potem kręci cały biznes, no i tyle. Nieważne, że ty nie zarobisz, ale ważne, że jedna osoba na 10 tysięcy zrobiła ze 100 dolarów milion dolarów, czy tam, nie wiem, 10 tysięcy i to jest potem fajnie się sprzedaje. To się potem fajnie sprzedaje na filmikach wideo, gdzieś tam na tych TikTokach, na tych innych pierdołach. Przewijacie palcem i tam, o, gościu zrobił memcoiny. No i potem szukasz, i potem właśnie jest hossa, do mnie dzwonią koledzy, ty Damian, a ty, ja chciałem kupić kryptowaluty, ja chciałem kupić tego Pepe i Dogecoina. No dobra, no nie, ja nie mówię, że to jest, kurwa, ja nie chcę powiedzieć, że to jest złe, tylko to jest złe w takim sensie, że wiesz, że ten rynek potem się rozpierdala i nie ma jak rosnąć, bo jak ludzie wchodzą w memcoiny i potem zaraz po 5 dniach albo po 20 tracą tam pieniądze, no to sorry. I tam naprawdę nie ma żadnej, nie myślcie sobie, że memcoiny to jest super rzecz. O, to jest właśnie stąpanie po takim właśnie moście memcoiny. Że tam jest fajnie, bo wy tam jesteście sami, bo to ktoś stworzył dla waszego dobra i jest społeczność i społeczność zrobi. Społeczność gówno zrobi. Wiecie co? Społeczność zrobi gówno. Naprawdę. Tak wam tylko powiem. Społeczność zrobi gówno. Jeśli chcesz wchodzić w memcoiny, to wchodź. Jak zrobisz na nich razy dwa, to wychodź, czy tam razy trzy i tyle. No bo tak to działa po prostu. Dobra, koniec z memcoinami. I co? Jesteśmy póki co, no bo naprawdę, nastroje są ciulowe, widzę to nawet w komentarzach, nastroje są ciulowe. Póki jesteśmy w tym takim bull flagu tutaj i jak zapowiadają, jak patrzymy na historię, no to ten wrzesień dla rynku krypto jest, powinien być czerwony. Dopóki jesteśmy w tym tutaj, tym takim range'u, tak, czyli tutaj gdzieś się kisimy, o, w tej fladze, to jest okej. Okay. No jak spadniemy z niej i będziemy tutaj, no to już chyba okej, okay, tak nie będzie. Nie mówię o takiej szpili, że pójdzie na przykład na 40 tysięcy dolarów i potem pójdzie do góry, to nie, ale jak zaczniemy tak tu się już kisić miesiącami pod tym, no to może być game over. Ja ogólnie w to, ja takiego scenariuszu akurat nie przewiduję, ja przewiduję, że my pójdziemy do góry, ogólnie. Przewiduję, co nie? Znaczy przewiduję, nie przewiduję, tylko przewiduję, ale też to robię, czyli trzymam swoje wszystkie krypto, bo czekam na to, że będzie w końcu, że w końcu coś zarobię, ale pamiętaj, Jak doczekasz hossy, kolego i koleżanko, to proszę Cię, jak będzie hossa i będą wszyscy podpaleni w TVP Info będzie, czy tam w TVN24 będą mówili, że wiesz, Bitcoin robi 100 tysięcy, 120, tu wtedy pamiętaj, masz sprzedawać, raz w tygodniu część swojego kapitału sprzedawaj. Bo inaczej zostaniesz tutaj, bo wiem, co będzie, mówiłem to 20 razy, powiem 21, tu jak dojdzie tu Bitcoin na 100 ileś tysięcy, to wszyscy wtedy zaczną kupować. Po prostu wszyscy zaczną kupować. Tak to działa. Ja mam wielu kolegów, którzy mają afiliacje prowadzą dla giełd kryptowalut i tam mają dużo tych poleconych. No i co jest zaobserwowane? To, że jak są spadki, to bardzo mało osób kupuje. Ci moi koledzy bardzo mało zarabiają, ale jak są wielkie wzrosty, jak idzie szpila w górę, wszyscy wtedy kurwa klikają przycisk buy, wpłacają pieniądze, złotówki czy tam euro, dolary i kupują. To jest normalne, czyli tutaj jak będą wysokie ceny, wtedy będą największe wolumeny. Wtedy najwięcej ludzi będzie kupywało. No patrzcie na przykład, jakie mamy, o, teraz Wam pokażę, patrz. Tutaj jak się zaczęły takie wzrosty, to patrzcie jakie wolumeny były, tutaj te takie na dole, te widzisz tutaj to są wolumeny, czyli dużo, dużo kasy wsadzali ludzie. A jak potem spada, albo tak jest teraz nisko, to patrz jaki jest wolumen, no jest mały. Nie ma zainteresowanych. No i tyle. No cofnij to, człowieku. Aha, dobra. No i tyle. No, co tu więcej powiedzieć? Cardano. Dobra, panowie i panie. To tyle, jak na dziś. Trzeba być dobrej myśli. Nie możemy się poddawać, bo jak się poddamy, to wiesz, jak się chcesz poddać, to poddaj się teraz. No bo wiesz, jak już uważasz, że nie będzie tej hossy, sprzedaj to teraz, bo jak uważasz, że nie będzie, czyli uważasz, że będzie spadało, to po co to trzymać? Sprzedaj to teraz, no i najwyżej potem będziesz widział, będziesz zadowolony, jak będzie spadało, a ty już sprzedałeś, prawda? Albo będziesz niezadowolony, bo ty sprzedałeś, a to będzie rosło. Ja naprawdę nie wiem, co będzie. Jedyną rzeczą, którą robię, to jest to, że trzymam swoje krypto i czekam na wzrosty. Dobra, dzięki za łapki w górę, dzięki za przycisk subscribe i dzięki za przycisk wesprzyj. Tam jest pod
tym, pod każdym filmikiem jest taki przycisk wesprzyj. Tam można wesprzeć i wejść na grupę na Telegramie, gdzie można ze mną pogadać cały czas. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi. Cześć.